inauguracja. Pokażę Wam dzisiaj trzy proste ćwiczenia, które możemy wykonywać już po porodzie, w momencie, kiedy czujemy się dobrze i chcemy się zaktywizować, jeśli chodzi o nasz brzuch. Jedyne, co nam będzie potrzebne, to ręcznik, który jest zwinięty w rulonik. Ja użyłam tutaj jeszcze dwóch gumek, żeby on się nie rozchodził. I pierwsze ćwiczenie zaczynamy sobie od leżenia na plecach. Ręcznik jest po to, żeby wsadzić go pod kość krzyżową w taki sposób, aby delikatnie unieść pośladki, a tym samym spowodować, że odcinek lędźwiowy nam się wypłaszczy, czyli będzie przyklejone w całej swojej niemal powierzchni do maty. I pierwsze ćwiczenie, ja to zademonstruję na moim brzuchu, żeby było wiadomo, o co chodzi. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, aby schować łuki żebrowe. Tak? Czyli nie pracujemy siłowo, a pracujemy jakościowo. Czyli uczymy się aktywizować brzuch w taki sposób, aby łuki żebrowe były cały czas schowane. Bo w momencie, kiedy one się otwierają, nasza cała sylwetka, jeśli chodzi tutaj o centrum, o tułów, się sypie. Tak? Czyli zaczynamy sobie od aktywizacji żeber. I jest to pierwsze ćwiczenie. Czyli ściągam żebra, zawijam miednicę, ściągam żebra, czyli ta przestrzeń między miednicą a żebrami nam się skraca. Można dołączyć do tego ruch głowy. Wytrzymujemy raz, dwa, trzy. Odkładam głowę, odkładam ramiona i dopiero mogę rozluźnić żebra. Czyli jedziemy. Podciągam miednicę, chowam żebra, unoszę głowę, wytrzymuję. Raz, dwa, trzy. Odkładam głowę, odkładam ramiona, rozluźniam klatkę piersiową. Drugie ćwiczenie to ćwiczenie na boku. Bark aktywny, czyli nie jak warszawska syrenka. Bark aktywny, długa szyja, w podporze na przedramionach, biodra ustawione w linii, tak jak stawy barkowe. Tak? I zaczynamy sobie tak samo. Chowamy żebra, zawijamy miednicę, sięgam ręką daleko, głowa idzie za ręką i sięgam do stopy. Jadę. Sięgam ręką daleko i sięgam do stopy. Ta sama uwaga. Nie może dojść do takiej sytuacji, gdzie łuki żebrowe nam się rozchodzą, czyli to już nie jest ćwiczenie dobrze wykonane. Tak? Czyli jeszcze raz. Zawijamy miednicę, chowamy żebra, aktywny bark, sięgam, hop, tu, hop, tu. I trzecie ćwiczenie w leżeniu na brzuchu z podporze na przedramionach. I zaczynamy sobie od aktywizacji żeber w ten sam sposób, czyli chowam żebra, długa szyja, aktywne barki, wytrzymuję. Raz, dwa, trzy. I powolutku rozluźniam. Jadę. Raz, dwa, trzy. I powolutku rozluźniam. Jadę. Raz, dwa, trzy. I powoli rozluźniam. To są trzy proste ćwiczenia, które możemy sobie wykonywać w domu. Ja zalecam wykonywać to na jakość, nie na ilość, czyli najlepiej włączyć sobie stoper, czy ściągnąć sobie timer z internetu i robić to czasowo. Jeżeli interesuje Was ilość powtórzeń, ja zaczynałabym od 10-12 powtórzeń z zatrzymaniem około 3 sekund i zwiększałabym tą ilość powtórzeń od 15 do 20, od jednej serii do 3. To już w zależności od tego, w jakim stanie są Wasze mięśnie brzucha. Także zachęcam do ćwiczeń, wypróbujcie sobie. Wbrew pozorom to nie są wcale łatwe ćwiczenia. Także zachęcam i zapraszam wszystkich do wspólnej aktywności. Bye!